zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno i dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, i to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia strzesać? No, zajęły się jak słoma. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie imają. Oby tak było. Bywaj. Ożesz, kurwa, ale smród. Ożesz, kurwa, ale smród. Dlaczego szukasz guli? Bo nie ma kto mnie dobić. To już ostatnie stadium. A nie mogę zdechnąć. Od dziecka taki silny jestem, psia krew. Czy my się już nie spotkaliśmy? Tak. Wyciągnęliście mnie spod starty trupów. A ja byłem wtedy taki pewny, że mnie zaraza ominie. Taki pewny. Słuchajcie, wyście mi dobroć okazali. Ulitujcie się i teraz. Miecz macie ostry. Skończcie to. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Błagam. Nie. Nie, bo co? Brzydzicie się, czy by was sumienie gryzło? Nawet zapłaciłbym, kurwa, żebyście to zrobili szybko. Ale jak nie to, chociaż mi zejdź z oczu i daj zdechnąć w spokoju. Ale jak nie to, chociaż mi zejdź z oczu i daj zdechnąć. Jesteś pewny? Tak, proszę, zróbcie to szybko. A potem spalcie mojego trupa. Dobrze. Dzięki. Weźcie to. Chciałem zostawić trochę złota moim dzieciom, ale już im ono niepotrzebne.